A bo tam jest jakaś droga, tak? No jest coś tam w lewo. A tam nie? jest przekop tutaj. No. Musimy tam do drogi dojechać, wiesz? Kurde, takie rzeczy. Dobra, wszyscy przyjechali. No, no, nie poznaję kolegi. Takie rzeczy. No to jest rzeczywiście offroad. Dawno tak się nie było. Tak dawno tak się nie bawiliśmy. To jest rzeczywiście offroad. Poza drogą. Nie jest trudny ten offroad akurat, ale... Ale to jest... To pasuje do słowa offroad. Przebijamy się do drogi, bo nie ma jak dojechać. Zobacz ten. Siema. Start recording emergency video. Takie coś postawili. Ten tutaj, to i tamto. Reszta wiadomo, że słabe. To ona tu stoi, tak jakby chciała przejść, kurde. Na pasach. Już mandat powinienem dostać, bo już była na pasach, kurde. Dałem się złapać. A tu harcerze, patrz, to jak fajnie, kurde. Nie mówię. Czarne stopy, ale elegancko. To by można było nagrać. Zarejestruję. Dębów już nasadziłeś, skoro jesteś myślący. Już mi wystarczy jeszcze, nie? Wiesz, już mógłbym zajechać na dole. Ale no trzeba gdzieś tam. Tutaj jest kopiec harcerzy usypali, ty go nie usypywałeś tutaj? Panowie, podnoście no. Tyrnowy Kwidzyn jedzie. Kurde, proszę bardzo. Łukasz, jak ty to zrobiłeś? To chyba dla nas było, żebyśmy prosto przejechali. No, nie patrzyłem z drugiej strony, tam z nami trochę, ten rów był tam. Konkurs. No, to jaki patrz kościół tak jakby, nie? Fajnie. Centralnie. To nagraj to. Start recording emergency video. Po wsi został tylko kościół.
Znajdujemy się na polu namiotowym przy zamku Szymbark. Tu można sobie przyjechać latem, rozbić się w cieniu pod dębem albo pod lipą. To lipa chyba jest, bo takie już te dziuple fajne, w środku wyrąbane. I mamy kolejny wyjazd, tym razem w takiej naszej ekipie. Męska przygoda, sami faceci jadą, co się rzadko zdarza. No tak, to wygląda, że to lipa jest. Stare drzewo i tu można sobie namiociki stawiać nad wodą elegancko i tu mamy piękny widok na zamek szymbarski, który akurat jest w renowacji. Kolejny inwestor się podjął jakieś odrestaurowania tego zabytku. Wiadomo, na razie tylko trochę murów i dziura, może się komuś uda. No a my ruszamy na jesienną taką przejażdżkę z noclegiem gdzieś tam w terenie, jakieś duże ognisko sobie zrobimy, będziemy siedzieć do nocy i gawędzić, różne legendy sobie opowiadać. Jedziemy na wschód, chcemy dojechać gdzieś w okolice Nidzicy i po drodze taką właśnie, nie tylko na Dolnym Śląsku są fajne miejsca, tutaj stare pruskie pokrzyżackie tereny też mają swoje ciekawe zabytki, takie miejsce, do którego przyjeżdżają ludzie, motorki. My tutaj. Łukasz, na porę to zbliżenia? O, ile tam to było. Ale jak ładnie jeździ, tak niezadowolenie pokazuje, że ktoś tam... A, wypiął się w ogóle? Nie, ma łańcuch. Latarnia morska, coś podobnego w tych klimatach, chociaż nie jesteśmy nad morzem. A teraz idziemy na wystawę kamieni. Tutaj u nas są też takie ciekawe miejsca w naszym rejonie Polski, północ. O, ale tu jaka miejscóweczka na biwak. Tu można przyjechać. Tu można zlot robić, jest tyle miejsca. Taka miejscowa, no takiej wiaty to ja dawno nie widziałem wielkiej w Polsce. Gdzie my jesteśmy? Znajdujemy się. Tu się znajdujemy, tu jest wieża, miejsce ogniskowe. Zobaczmy teraz, czy mamy. Weźmy sobie POI, weźmy shelters i weźmy ogniska. Ognisko jest, wiata nie jest zaznaczona. Trzeba tą wiatę tutaj dodać do mapy. Czyli wstawimy sobie i dodamy actions. Create POI. I damy tutaj shelter. Send. Dobra, dodaliśmy. I teraz zobaczmy. O, ale bardzo ładnie. Drewno, opał i tu jest wystawa kamieni. O, jabłka dzikie, albo jakieś, nie, to jabłka chyba. No, kamienie są opisane. Bazalt na przykład. Niecka Morza Bandyckiego. Najczęściej znajduje się w Polsce bazalt. Tu zobaczmy. Marmur. Granit, przepraszam, nie marmur. Granit, tak wygląda. Co tu jest? Metamorficzne. Granit też. Czy granit. A, bo to z różnych części świata są. Występowanie. Ze Skandynawii, no. Czerwony porfir bałtycki. O, a to? Też granit. To jest same granity. A ten? Wapień. Ty, to wapień jest? Kurde, nie poznał, że to wapień. Kilka przemienników w ogóle, nie? Na tej drodze. Irena Eris, nie ten. Kurza góra to w tym. Nowego miasta. Bo coś postawili na Kaszubach, jakąś nową. Najdłuższa na Kurzej Górze. W Kurzelniku. Panorama. Zoli.
Jak ta ziemia się tutaj nazywa, jak to byśmy nazwali? To już jest po Jezierze Iławskie, czy to już jest jakieś, czy to jest jakaś Warmia? Sprostowanie. AI twierdzi, że to nie są ani Mazury, ani Warmia. To jest po Jeziorze Chełmińsko-Dobrzyńskie. Że wierzcie komu chcecie. Zajechaliśmy na miejscówkę, może no nie jest rewelacyjna, bo przy takiej drodze. Jesteśmy koło Olsztyna. Rozpalenie ogniska dla tej ekipy to jest, no nie wiem, 4 minuty gdzieś. Każdy procesuje, każdy dokłada, każdy coś tam robi. Ale się, czy się nie zgodził na to, żebyśmy tu wjechali. No wiadomo, obcym nie pozwoli, może jak przyjedzie, tego przekonamy. Bo byśmy chcieli tu na płaskim spać, w tym miejscu, w tym, tutaj się rozbić samochodami. No, a ogień już taki. Później nie mówili, że... Opału musi być na 5-6 godzin, nie? Trzeba przygotować. Na razie mamy na 15 minut. Niech to! Ten gruby! Bo miękkie o miękkie nie może być. Jest! Chyba nie. Może to nie. Może trochę nadciubać się. To by trzeba było końcówką i z pół obrotu o drzewo, nie? I w łeb, nie? Jednym palniczkiem. Ale fajnie tutaj temperatura, suszy się elegancko. Jeszcze pióra. Bo ja córka będzie cię męczyć. Ja mówię, że są 3 pióra, a my mamy 3 orle pióra. Mówię, że... Trzy orle pióra, to trzeba mieć jeszcze czwarte pióro, które zna tajemnicę tego kapituła trzech orlich piór. I jak ona wie, to jak to ma? Mówię, no tam mój kolega Kamil, tam ten kolega Artur, nie? Ona będzie... Ja już nie pamiętam, co to było. Czwarte pióro? Zapomniałem. No. Może taki mówię. Nie, no naprawdę już nie pamiętam. Będzie trochę żaru, nie? To to jest smaku. Czy to pamiętam? Posprzątane. Niech jeszcze przywiedzie, niech nam wystawi taki dokument, jak będzie tu, że może by zgadza się, żebyśmy w ramach tej audytu obywatelskiego jeździli po lesie, pilnowali tam przycinek. Patrol obywatelski. Patrol obywatelski, pilnowanie przycinek.